Dzień dobry, witam serdecznie w imieniu Fundacji Strefa Innowacji. Jest to kolejny odcinek serii poradników odnośnie obsługi naszej bazy kursowej przy użyciu czytnika ekranu NVDA. W tym odcinku pokażę, w jaki sposób poruszać się po zawartości wybranego kursu. Control plus home. Link przejść do głównej zawartości. Natomiast szybko, jestem zalogowany, znajduję się na stronie od razu po zalogowaniu, także tutaj jak gdyby szybko sobie przejdę na element. Strzałka w dół. Banner, punkt orientacyjny, przycisk, zwinięty panel boczny. Rozwinięte. Nawigacja, strzałka w dół. Link, strzałka w dół. Link bank zawart, strzałka w dół. Moje kursy. Strzałka w dół. Odwiedzony link A2. I przejdę sobie do kursu A2. Ładowanie strony. Ładowanie zakończone. Jak Państwo słyszeliście, korzystałem z panelu bocznego. Tutaj tą kwestię omawiałem we wcześniejszym poradniku. Control plus home. Klikalny link przejść do głównej zawartości. Co ważne też, o czym nie wspomniałem we wcześniejszym poradniku, jeśli otworzymy sobie panel boczny i przejdziemy na przykład na kurs A2, ten panel boczny nam się nie zwinie, nie zamknie. Tak? On jest cały czas domyślnie otwarty, póki go nie zamkniemy. Strzałka w dół. Banner, punkt orientacyjny, przycisk, rozwinięty panel boczny. Zwinięte, zwinięte. Teraz sobie zwinąłem panel boczny. Banner, punkt orientacyjny A2, nagłówek poziom 1. Jesteśmy w kursie A2. Każdy kurs składa się z 10 lekcji. Zawartość, obszar główny, punkt orientacyjny, tematyka, nagłówek poziom 2. Teraz przechodzimy do zawartości. Tak? Ja tutaj używam skrótu 2. Jestem oczywiście cały czas w trybie przeglądania. NVDA plus spacja. To jest tryb formularzy. NVDA plus spacja. Jestem w trybie przeglądania, tak? I tutaj mogę nawet literką H. Lista z 11 elementami, sekcja ogólna, obszar, sekcja ogólna, link, nagłówek, poziom 3. Poziom 3 to jest sekcja ogólna. Czyli to jest ogólnie informacja, co w tym danej kursie się znajduje. Kolejny element, czyli literka H. A2 lesson 1 minus looking for a job, obszar A2 lesson 1 minus looking for a job, odwiedzony link, nagłówek poziom 3. To już mamy lekcję pierwszą, tak? Nazwy danych lekcji są w języku angielskim. I tutaj, jak Państwo zwrócą uwagę, najpierw nam czytnik czyta A2, czyli żebyśmy też wiedzieli, że jesteśmy w obszarze kursu poziomu A2. No i czyta lesson 1 i tytuł tej lekcji, tak? Tak samo kolejne wciśnięcie klawisza 3. A2 lesson 2 minus applying minus part 1, obszar A2 lesson 2 minus applying minus part 1, odwiedzony link, nagłówek poziom 3. Mamy, to jest lekcja druga. A2 lesson 3 minus applying minus part 2, obszar A. Lekcja trzecia. A2 lesson 4 minus job interview, obszar A2 lesson 3. Lekcja czwarta. A2 lesson 5 employment, obszar A2 lesson 5 employment, odwiedzony link, nagłówek poziom 3. Lekcja piąta. A2 lesson 6 starting a new job, obszar A2 lesson 6 starting a new job, link. I w taki sposób przechodzimy po danych konkretnych lekcjach. Tutaj przechodzimy sobie po tytułach tych lekcji. A2 lesson 7 customer service, obszar A2 lesson 7 customer service, link, nagłówek poziom 3. Ale tutaj czytnik nam również również informuje, że jest to nie dość, że nagłówek na przykład poziomu trzeciego, bo tak jest, to jest to również i link, czyli w ten sposób możemy przejść już do konkretnej zawartości tej lekcji. A2 lesson 8 development of skills, obszar A2 lesson 8 development of skills. Na przykład tutaj mamy lekcję 8. Oczywiście cofamy się po tych lekcjach shift i albo literka H, albo literka 3, bo to jest nagłówek poziomu trzeciego. A2 lesson 5 employment, A2 lesson 4 minus job, A2 lesson 3 minus apply, A2 lesson 2 minus apply minus part 1, obszar A2 lesson 1 minus looking for a job, obszar A2 lesson. I teraz wróciłem do lekcji numer 1, tak, do tytułu tej lekcji. I teraz możemy dać sobie Enter, czyli wejść już w konkretną zawartość. Ładowanie stron, ładowanie zakończone. Dobrze. I teraz tutaj zawsze rekomenduję Ctrl Home. Ctrl plus Home. Klikalny link przejść do głównej zawartości. Banner, punkt orientacyjny A2, nagłówek poziom 1. Jesteśmy w A2. Brak następnego nagłówka 2. Zawartość, obszar główny, punkt orientacyjny, lista z jednym elementem, sekcja ogólna, obszar, sekcja ogólna, link, nagłówek poziom 3. Sekcji ogólne jesteśmy. A2 lesson 1 minus looking for a job, nagłówek poziom 3. A2 lesson 1, tak, czyli tą, co wybraliśmy i zobaczymy.
Lista z jednym elementem A2 lesson 1 minus looking for a job obszar A2 lesson 1 minus looking for a job odwiedzony link nagłówek poziom 3. Dobrze. Brak następnego nagłówka 3. I już następnego nagłówka 3 nie ma z tego względu, że no, jesteśmy w lekcji trzeciej, bo ją sobie wybraliśmy. I teraz strzałkę w dół możemy. Strzałka w dół. Tematyka i słownictwo dwukropek. Strzałka w dół. Poszukiwanie pracy kropka. Strzałka w dół. Słownictwo dwukropek. Przymiotniki określające cechy pracownika kropka. Strzałka w dół. Pracy kropka. Strzałka w dół. Gramatyka dwukropek. Strzałka w dół. Powtórzenie czasów present simple lewy nawias. NP kropka opis cech pracownika przecinek. Opis wykonywanej pracy prawy nawias i present. No tutaj już nie będę, tak powiem, przechodził tutaj po tych elementach. Tu jest opisane, co się w tej danej lekcji znajduje. Brak następnego nagłówka 4. Strzałka w dół, strzałka w dół. Lista z 6 elementami odwiedzony link L1 A2 warm minus append vocabulary minus looking for a job test. I to jest, tutaj jest bardzo ważny element, tak. Czyli tutaj przeszedłem sobie strzałką w dół do tych elementów. Strzałka w górę. Koniec lista continuous lewy nawias. NP kropka czynności. Mogę oczywiście literką kapsy przejść sobie. Lista z 6 elementami L1 A2 warm minus append vocabulary minus looking for a... Tak, jest to lista z 6 elementów i tak. Co nam informuje to, że lekcja, którą sobie wybraliśmy, składa się z 6 części. Każda z części jest jak gdyby takim odrębnym zbiorem ćwiczeń, tak? I tutaj pierwsza część to jest warm-up, kolejna część. L1 A2 reading and vocabulary minus looking for a job test odwiedzony link. Looking for a job. L1 A2 vocabulary minus employees and employment test odwiedzony link. I tutaj za każdym razem czytnik nam czyta test, tak? To jest spowodowane tym, że tutaj taką formę budowy bazy na platformie Moodle przyjęliśmy, że każdy z tych elementów jest jak gdyby takim elementem testu, w którym możemy sobie już konkretnie wejść tak i przejść już do konkretnych zawartości pytań. Czyli wybierzmy sobie powiedzmy tą pierwszą część, czyli warm-up. L1 A2 reading and vocabulary, L1 A2 warm minus append vocabulary minus looking for a job test odwiedzony link. Warm-up, tak, dajemy sobie Enter. Enter, ładowanie strony, ładowanie zakończone. I teraz przeszliśmy do kolejnego jak gdyby obszaru, tak? Ctrl plus Home. Klikalny link przejść do głównej dajemy zawartości. Dajemy sobie Ctrl Home. Banner punkt orientacyjny A2 nagłówek poziom 1. Zawartość obszar główny punkt orientacyjny L1 A2 warm minus append vocabulary minus looking for a job nagłówek poziom 2. Tak, tutaj mamy tytuł, na której części się znajdujemy. Tutaj warto też zwrócić uwagę na treść, jaką mamy, tak? Nazwę tej części. Zawsze każda nazwa zaczyna się od, w tym przypadku jest to L1. Teraz sobie powtórzymy. Brak poprzedniego nagłówka 2. Banner punkt orientacyjny A2 nagłówek poziom 1. Zawartość obszar główny punkt orientacyjny L1 A2 warm minus append vocabulary minus... Tak, mamy L1, czyli to nas informuje, że jesteśmy w lekcji pierwszej. A2, że jesteśmy na poziomie A2. No i później mamy tytuł tej danej konkretnej części w obszarze lekcji 1, tak? Tutaj warto się do tego przyzwyczaić, no bo to jest też przydatne. Później pokażę w jakim miejscu. No i obecnie jesteśmy jak gdyby w takim obszarze wstępnym, tak? Czyli tutaj jak sobie damy strzałkę w dół. Strzałka w dół. Metoda oceniania dwukropek. Najwyższa ocena. Mamy metody oceniania, ale ja bym tutaj proponował od razu nie przechodzić po wszystkich tych elementach strzałką, tylko wcisnąć literkę B. Kontynuuj swoje podejście, przycisk. I jesteśmy na przycisku. U mnie on jest czytany jako kontynuuj swoje podejście, a to z tego względu, że nieraz już wchodziłem w obszar tej części. Natomiast jeśli po raz pierwszy będziecie Państwo się logować i wchodzić w daną część, to tutaj zamiast tego przycisku kontynuuj swoje podejście będzie rozpocznij swoje podejście, tak?
To będzie nadal przycisk, także znajdziemy go pod literką B. Natomiast będzie miał nazwę rozpocznij swoje podejście. No i dajemy Enter na tym przycisku. Ładowanie strony. Ładowanie zakończone. No i teraz już przechodzimy w zawartość tej części. Ctrl plus Home. Klikalny link przejść do głównej zawartości. Ja tutaj daję zawsze Ctrl Home, żeby się nie zgubić. Banner punkt orientacyjny A2 nagłówek poziom 1. Mamy A2. Brak następnego nagłówka 2. Już nie mamy nagłówka drugiego, ale mamy nagłówek 3. Zawartość obszar główny punkt orientacyjny klikalne pytanie 1 nagłówek poziom 3. I już mamy pytanie 1, tak? W ten sposób dochodzimy do zawartości konkretnych części. Mamy pytanie 1 i tutaj nagłówkiem poziomu trzeciego, czyli klawiszem 3 możemy przejść i sprawdzić, ile pytań ma ta część. Pytanie 2 nagłówek, brak następnego nagłówka 3. Czyli pytanie 1, brak poprzedniego nagłówka 3. Czyli to pytanie 2 nagłówek poziom 3. Pytanie 1 nagłówek poziom 3. Ta część ma dwa pytania, tak? Dwa takie, można powiedzieć, zadania. Teraz, żeby do konkretnej treści tego zadania się dostać, musimy wcisnąć cyfrę 4. Treść pytania nagłówek poziom 4. No i mamy treść pytania. I teraz, jak już jesteśmy w tym obszarze, to korzystamy ze strzałek. Strzałka w dół. Exercise 1. Strzałka w dół. In groups or persons answer the questions below colon. No i tutaj mamy exercise 1, tak, czyli ćwiczenie 1. Tu już mamy polecenie w języku angielskim. Strzałka w dół. Lista z trzema elementami, jedna kropka. Web strzałka w dół. Recommendation strzałka w dół. Dwa kropka. What specific internet sites do you check for job ads question? No tutaj są dalsze, to po prostu są ćwiczenia, zadania, już nie będę tutaj pokazywał. Akurat w tej części pierwsze ćwiczenie to jest takie ćwiczenie do dyskusji, do odpowiedzenia sobie na pewne pytania. Strzałka w dół. Trzy kropka. Strzałka w dół. Koniec lista pusta. Strzałka w dół. Przycisk opcji nieoznaczone. Strzałka w dół. Klikalny edit an exercise. I did an exercise. Tutaj mamy taki element. Natomiast o tych różnych elementach, które napotykamy w wypełnianiu zadań, to zapraszę do kolejnych serii poradników. Natomiast tutaj chciałem tylko pokazać, w jaki sposób właśnie przechodzimy do konkretnego pytania i możemy sobie przeczytać daną treść, tak? I wypełnić oczywiście też, ale to już pokażę w kolejnym poradniku. No i tutaj możemy się... Pytanie 2 nagłówek poziom 3. Brak następnego nagłówka 3. Pytanie 1 brak poprzedniego nagłówka 3. Dobrze. Możemy się cofnąć. Ładowanie zakończone. Ctrl plus Home. Klikalny link przejść do głównej zawartości. Banner punkt orientacyjny A2 nagłówek poziom 1. Zawartość obszar główny punkt orientacyjny L1 A2 warm minus append vocabulary minus looking for a job nagłówek poziom 2. Jestem w lekcji numer 1. Teraz sobie literką K. Podejść 2.41 link. Wypełniony wskaźnik wskazujący w lewo ogłoszenia link. Tutaj mam tą stronę z takie z podsumowaniem, czyli teraz jak wcisnę literkę B, powinienem przejść do przycisku kontynuuj swoje podejście. Brak następnego przycisku. Główny punkt orientacyjny kontynuuj swoje podejście przycisk. Tak jest. Ale ja się muszę może jeszcze. Ładowanie strony. Cofniemy ładowanie się. Zakończone. Ctrl plus Home. Klikalny link przejść do głównej zawartości. Banner punkt orientacyjny A2 nagłówek poziom 1. Brak następnego nagłówka 2. Zawartość obszar główny punkt orientacyjny lista z jednym elementem sekcja ogólna obszar sekcja ogólna link nagłówek poziom 3. Tak jest. Strzałka w dół. Lista z jednym elementem link ogłoszenia forum. Strzałka w dół. Koniec lista koniec obszar koniec lista odwiedzony link A2 lesson 2 minus apply minus part 1 wypełniony wskaźnik wskazujący w prawo. Czyli jesteśmy tutaj w tej części lekcji pierwszej, tak? Strzałka w dół. Nagłówek poziom 3 A2 lesson 1 minus looking for a job. Strzałka w dół. Lista z jednym elementem obszar nagłówek poziom 3 odwiedzony link A2 lesson 1 minus looking for a job. Lista z sześciu elementami L1 A2 warm minus append vocabulary minus looking for... I tutaj mamy te części. L1 A2 reading and vocabulary minus looking for a job test odwiedzony link. L1 A2 vocabulary minus employees and employment test odwiedzony link. L1 A2 grammar minus looking for a job test link. No to warto sobie też
samemu spraktykować, jak tutaj ta struktura wygląda. Natomiast generalnie rzecz biorąc jest taka zasada, jeszcze raz może tak podsumuję, czyli najpierw sobie wybieramy dany kurs, wchodzimy na stronę, gdzie mamy w nagłówkach zawartość tego kursu, czyli lekcje, jest ich 10 zawsze. Po wyborze konkretnej lekcji, musimy najechać na tą daną lekcję, tak, Enter, przechodzimy w obszar części tej wybranej lekcji, tak. Tutaj musimy sobie literką K przejść do obszaru takiej listy, gdzie możemy, mamy wypisane tytuły konkretnych części, czyli każda część zawsze zaczyna się od warm-up, kończy się na homework, tak? I między tymi częściami mamy listening, reading i inne takie części. Zresztą tak samo jak w podręcznikach, na przykład do nauki różnych przedmiotów, tak? Niekoniecznie tylko i wyłącznie języka obcego. I żeby wejść ten dany element, musimy na niego najechać. Strzałka w dół. Link L1 na 2 grammar minus present simple and present continuous test. No na przykład mamy, tutaj jesteśmy w części gramatycznej tej lekcji pierwszej. Dajemy Enter. Enter. Ładowanie stron. Ładowanie zakończone. Przechodzimy teraz do takiej strony z podsumowaniem, ze statystyką. I tutaj szukamy literką B przycisku kontynuuj. Klikalny banner, punkt orientacyjny, panel boczny, przycisk, lista z trzema elementami, przełącznik, wyszukiwarki, przycisk, klikalny wyświetlę, okno bez nowych powiadomień, przycisk menu rozwój, control plus home, koniec lista, link, przejdź do głównej zawartości. Dobrze. Banner, punkt orientacyjny, A2 nagłówek, poziom 1. Pasek menu, menu akcji, przycisk menu zwinięte, rozwijane. Zawartość, obszar główny, punkt orientacyjny, kontynuuj swoje podejście, przycisk. Mamy, kontynuuj swoje podejście, jest to przycisk. W moim przypadku jest to kontynuuj swoje podejście, natomiast w Państwa przypadku to będzie rozpocznij swoje podejście, tak? I to by było chyba na tyle w tym odcinku. Także zapraszam do kolejnych. I tutaj jeszcze tak, kontynuuj swoje podejście, to tutaj klikamy, ładowanie Enter. Przechodzimy już do konkretnych pytań w tej części. I tutaj możemy już od razu sobie użyć trójeczki. Klikalne zawartość, obszar główny, punkt orientacyjny, pytanie 1, nagłówek, poziom 3. Mamy pytanie 1. Pytanie 2, nagłówek, pytanie 3, nagłówek, brak następnego nagłówka 3. Tutaj są akurat pytania 3, tak? Pytanie 2, nagłówek, pytanie 1, nagłówek, brak poprzedniego nagłówka 3. Pytanie 2, nagłówek, poziom 3. Pytanie 1, nagłówek, poziom 3. Pytanie 1, tak? I teraz, żeby do tej treści tego pytania, no to musimy sobie czwóreczką albo po prostu literką H. Treść pytania, nagłówek, poziom 4. I mamy treść pytania. Strzałka w dół. Exercise 1. Strzałka w dół. Choose the right answer dot. Strzałka w dół. Lista z 5 elementami, jedna kropka. A strzałka w dół. Lista rozwijana, zwinięte, office work dot. Strzałka w dół. Dwa kropka. A traffic warden. Strzałka w dół. Lista rozwijana, zwinięte, a uniform dot. No tutaj mamy zadanie, gdzie jednym z takich właśnie elementów, których musimy dokonać wyboru, czy uzupełnić, tak, jest lista rozwijana, którą sobie musimy rozwinąć, wybrać, ale tutaj już jak gdyby wypełnianie samych ćwiczeń to pokażę w kolejnym poradniku. To było na tyle w tym odcinku. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Plansza końcowa. W górnej części od lewej logo programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy. Po prawej logo Strefa Dostępnego e-Learningu. W środkowej części planszy napisy Fundacja Strefa Innowacji, adres strony internetowej www.strefaj.org.pl, adres mailowy biuro@strefaj.org.pl. Projekt Promocja Dostępnego e-Learningu realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG.